Taka pogłębka ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć nam przez chwilę oczywiście lepkość tego oleju, spowodować, że ten olej, jak to się mówi potocznie, będzie rzadszy i w większej ilości nam z tego silnika on spłynie. Zmieniając tutaj parametr lepkości, dodając w płukance jednocześnie parametry czyszczące, mamy możliwość przeczyszczenia tego silnika i przystosowania go do nowego oleju, czyli na przykład zmieniamy parametry oleju z 5W40 na 5W30, czyli wracamy najczęściej do tego, co teraz producenci zalecają i jesteśmy w stanie tą płukanką tego oleju troszeczkę więcej z tego silnika wydobyć. No i dodatkowo musimy pamiętać, że ta płukanka, tak samo jak stary olej, w pewnej ilości zawsze w silniku zostają. Dlatego, aby zabieg był w 100% skuteczny, powinniśmy zalać świeży olej, zalać z powrotem do niego płukankę, oczywiście po jakimś tam czasie, i jeszcze raz ten olej spuścić, jeśli mówimy tutaj oczywiście o zmianie parametrów oleju, a finalnie zalać sam olej, który też finalnie trzeba spuścić, z racji tego, że płukanki no, nie da się do końca silnika wygonić. I tutaj jeśli byśmy chcieli pozostawić tą płukankę, ona oczywiście może tam zostać, nic z silnikiem złego się nie stanie, aczkolwiek płukanka z czasem po prostu nam odparuje. Czyli po wymianie oleju, gdzie stosowaliśmy płukankę, może dojść do konieczności dolania 200 ml oleju w niedługim czasie po wymianie oleju silnikowego. Czy te płukanki zachwalane praktycznie z każdego kierunku tak często naprawdę tak w stanie są pomóc naszemu spracowanemu silnikowi w samochodzie? Ja bym był do tego tak bardziej sceptycznie nastawiony. Rozbierając jeden silnik, który miał płukankę bądź jej nie miał, najważniejszą rzeczą, która pomoże naszemu silnikowi, to jest systematyka. Czyli systematycznie wymienianie oleju, czy to z płukanką, czy bez płukanki, jeśli będziemy stosować dobrej jakości olej, regularnie go wymieniać, nie przyciągać interwałów, nie przegrzewać zbytnio silnika, czyli no jeśli go używamy w warunkach, przypuśćmy, torowych, no to taki olej musimy zmieniać częściej. I silnik zawsze nam na to podziękuje. A zastosowanie płukanki w silniku, który ma 300 tysięcy, olej był zmieniany, jak komu się przypomniało, niestety tutaj nie wpłynie to w żaden sposób na poprawę kondycji silnika. W skrajnych przypadkach może nawet taki silnik uszkodzić. Jeśli mamy zbyt mocno zanagarzony silnik w środku, płukanka jest w stanie oderwać, jak to się mówi, taki płat z zanagarzonego oleju. Po prostu kawałek, który no już jest po części mówiąc węglem, on jest w stanie nam zatkać smog. Także wtedy po prostu mamy spadek ciśnienia oleju gwałtowny i silnik możemy nawet sobie zatrzeć. Najważniejsza jest systematyka, czy to z płukanką, czy bez, systematycznie zawsze nasz silnik nam za to podziękuje. Reasumując, lepiej zdecydowanie częściej wymieniać olej, niż jednak ryzykować z płukanką. Dokładnie. Jeśli mamy auto z drugiej ręki o przebiegu, no niestety u nas w Polsce nie zawsze pewnym, dlatego dobrze jest nie kombinować z tymi płukankami. Jeśli mamy nowy samochód bądź z pewnym przebiegiem i ktoś od samego początku płukankę stosował, nic temu silnikowi się nie stanie, jeśli będziemy dalej to kontynuować, oczywiście systematycznie wymieniając olej. Pozwoli to zawsze w większej ilości ten olej troszeczkę spuścić, pozwoli to przystosować ścianki, które pozwolą się oczyścić ze starego oleju pod nowy, czyściutki olej, który za chwilę zalejemy.